Tyś! Okresowy post zajmuje zarezerowane miejsce głęboko w moim serduszku, niczym stolik w Pizza Hut. Kiedyś wybrałem się ze swoją dobrą koleżanką do Galerii Krakowskiej po to, aby zjeść sobie właśnie w tej restauracji takie pyszne, włoskie, serowe danie, bo rzekł to, zaraz stanie. I wyczekaliśmy się 30 minut w tej kolejce tylko i wyłącznie po to, aby kelnerka nam powiedziała, że mamy wypić. Bo nie dzwoniliśmy wcześniej, a żadnego stolika nie ma wolnego. Ej, będziemy wiedzieć na przyszłość, że ta restauracja jest bardziej prestiżowa, okej? Okay? <laughs> w zasadzie ostatnio właśnie też poszedłem do Galerii Krakowskiej, a ja dawno już tam nie byłem, bo nie wytrzymuję tego, ile tam jest osób, no, ale poszedłem do swoją dziewczyną i nawet spotkałem widza. Podchodzi do mnie jakiś gościu w bakecie i mówi o siema, my się znamy, zbiełem piona, a ja takie siema, a skąd się znamy? I myślałem w pierwszej kolejności, widząc jego baketa, a ja mam taki stereotyp, że zazwyczaj jak ktoś nosi baketa, to albo jest śpunem, albo psychonautą, albo stonerem, więc pomyślałem w pierwszej kolejności, hm, pewnie z jakiegoś rave'a się znamy, ale ja nic nie pamiętam jak zwykle z takich imprez, no ale wyszło na to, że nie. widzę powiedział, że najlepszy kanał na świecie, bardzo mi się ciepło na serduszku zrobiło, więc pozdrawiam Cię serdecznie, szkoda, że w sumie o imię nie zapytałem, bo dosyć się śpieszyłem, tego tak nie pogadaliśmy za bardzo, ale bardzo im miło, fajnie, że jestem już rozpoznawalny. Nie no żartuję. nigdy nie chciałem, żeby tak było, ale, ale bardzo dało mi to dużo satysfakcji. Więc dzięki ci za to jeszcze raz, widzu kochany. I jeżeli chodzi o okresowy post, szczerze mówiąc, praktykowałem go już od dobrych kilku lat. Z tym, że kiedyś miałem do niego całkowicie inne podejście, wykorzystywałem go w innych celach niż teraz, ponieważ znowu nabytą mi wiedzą rozumiem, że okresowy post jest głównie czymś, co może zwiększyć naszą autofagię. To na autofagi powinno nam zaraz zależeć. Zaraz dojdziemy do tego, czym w ogóle autofagia jest. Jednak ja wykorzystywałem w przeszłości okresowy post w taki sposób, że wiedząc jakie mam skłonności do wpierania. Niebotycznych ilości jedzenia, dużo lepiej czy łatwiej w zasadzie byłoby mi utrzymać taką wagę, czy raczej nawet chudność na określonym oknie kalorycznym, gdy właśnie będę jadł w określonym oknie godzinnym. Zamiast skupiać się na tym, aby myśleć o jedzeniu od rana do wieczora, tak, które robi większość osób, co nie, i wtedy nie dajesz w ogóle ciału regeneracji, momentu, gdy żołądek jest pusty, i może skupić się na innych funkcjach niż tylko metaboliczne. No ale ja. Wykorzystywałem to w ten sposób, ponieważ myślenie o jedzeniu tylko w tym oknie kilku godzin było o wiele łatwiejsze niż myślenie w skali całego tygodnia, poza tym wiedziałem, że jeżeli się zaadaptujesz do tych godzin określonych, jeżeli będziesz regularny, no to później nie będziesz odczuwał głodu poza tymi godzinami. I rzeczywiście tak się stało. Myślałem, że to jest główną korzyścią tego okresowego postu, bo mimo że dużo osób na przykład na siłowni mówiło, że na masie to nie ma co, okresowy post głupota, głupota, głupota największa. Weź, debile. Ale, ej, autofagia jest jedną z największych korzyści, jakie otrzymujemy dzięki restrykcji kalorycznej lub dzięki poszczeniu. Autofagia w wielkim skrócie jest zjawiskiem, podczas którego twój organizm wykorzystuje stare, zużyte, niepotrzebne komórki po to, aby przeznaczyć je w formę paliwa, aby dać ci energii na następny dzień. Jest to świetne zjawisko, ponieważ dosłownie dzięki temu możesz szybciej chudnąć, mieć więcej energii, więc automatycznie zwiększasz Twoje mikroruchy, które zwiększają zapotrzebowanie kaloryczne. Świetna metoda na odchudzanie. Jednak zanim dojdziemy do tych tytułowych czterech sposobów, jak zwiększyć tę autofagię, chciałbym Ci w ogóle wytłumaczyć w jaki sposób ona powstaje. Ta autofagia wytwarza się w chwili, gdy jesteśmy chociaż troszkę głodni. Oraz kiedy wykorzystujemy, raczej wykonujemy na przykład jakieś ćwiczenia fizyczne, w czym na siłowni jakakolwiek aktywność fizyczną wykonujemy, wtedy autofagia jest podbita. jest ona mocno powiązana z hormonem głodu, czyli greliną. Z badań na wierzchach wynika, te myszy były swoją drogą modyfikowane genetycznie w taki sposób, aby nie mogły one w ogóle otrzymywać tego sygnału głodu w postaci hormonu greliny. Miały one zablokowane wytwarzanie tej greliny. Te myszy, gdy były w fazie postu okresowego, nie jadły nic, doprowadziły swój organizm do stanu hiperglikemii, czyli sytuacji, podczas której dosłownie glukoza spada tak nisko, że organizm może umrzeć. I u ludzi jednak wcale tak się nie dzieje, ponieważ... W chwili, gdy jesteśmy głodni Wytwarza się ta autofagia Która zamienia nasze stare, zużyte komórki Na glukozę I dzięki temu mamy dodatkowe paliwo A więc pierwszym sposobem na zwiększenie poziomu autofagi Jest ruszanie się i ćwiczenie W momencie, kiedy jesteś najbardziej głodny Co mam przez to na myśli? Chodzi o to, że kiedy wykonujesz jakiś okresowy post No to wiadomo W tych ostatnich godzinach niejedzenia Twój organizm najbardziej domaga się tego jedzenia Im dłużej ty wytrzymasz w fazie niejedzenia, tym więcej tej autofagii otrzymasz. Ale, ale... Kiedy Ty ćwiczysz, gralina jest tłumiona, ale leptyna idzie do góry. Zawsze jak wykonujesz jakiś ciężki workout przede wszystkim, czy na siłowni, czy biegasz, no to prawie nigdy nie czujesz tego uczucia głodu, prawda? No jest tak. No i dlatego właśnie najlepiej byłoby wykorzystywać to w taki sposób, wiedząc, że i okresowe post zwiększa autofagię, i ćwiczenia fizyczne zwiększają autofagię, nawet do jeszcze większego stopnia niż okresowy post. Można połączyć te dwie rzeczy i w tej ostatniej godzinie, powiedzmy, czy w ostatnich godzinach tego postu, kiedy Ty byś nie jadł, powiedzmy, wydłużysz sobie ten post w taki bezwysiłkowy sposób, ponieważ gdy wystąpiła godzina, w której normalnie jesz, teraz idziesz na trening, trening, nie wiem, dwugodzinny i te dwie godziny nie czujesz tego głodu, więc możesz wydłużyć naturalnie ten post. Dodatkowo, przy tej ostatniej godzinie niejedzenia właśnie ta autofagia jest najwyższa, a Ty do tego jeszcze dokładasz trening dodatkowy, więc jest dużo więcej tej autofagi i palisz automatycznie więcej tłuszczu, a twój organizm się z tego mega cieszy. Oczywiście nie musisz z tym aż tak trajardować, nie musisz w ogóle robić tego okresowego postu jakoś intencjonalnie, tylko możesz to wykorzystać te wiedzę w taki sposób, że na przykład kiedy budzisz się lekko głodny, no to nie jest śniadania, tylko wykonaj jakąś choćby delikatną aktywność fizyczną. Wyjdź na spacer, bo polecam to każdemu, aby zaabsorbować promienie słoneczne z samego rana. Ale jeżeli nie na spacer, no to możesz sobie porobić jakieś pompki, podciągania, jakieś dipy, coś takiego. Delikatne ćwiczenia, aby dużo bardziej zwiększyć te autofagi. Myślę, że jak najbardziej ma to sens i nie wymaga to od Ciebie jakiegoś wielkiego wysiłku, nawet jeżeli nie zamierzasz się intencjonalnie głodzić przez większą część tej doby. Drugim sposobem są przerwy od postu. To jest coś, o czym całkowicie zmieniłem zdanie, ponieważ nie rozumiałem, dlaczego na przykład dużo takich kolegów ze Stanforda, z Harvarda, NG Hubermana, mówi, że przeprowadzają oni post w taki sposób, że na przykład w jeden dzień jedzą sobie śniadanie i obiad, skipują kolację, a w drugi dzień nie jedzą śniadania, jedzą obiad, kolację i tak sobie to rotują. Mówię. Ale przecież to nie ma sensu. Przecież się wtedy nie zaadaptujesz do tego, no i będzie Ci ciężej to wytrzymać, ponieważ twój organizm nie wie, w których godzinach ty będziesz spożywał pokarmy, a w których godzinach będzie mógł organizm się skupić na innych takich procesach, które są w pewnym sensie nawet ważniejsze dla Twojego zdrowia. No i teraz właśnie zrozumiałem, z czym to się je. Dlaczego byłem w błędzie? Ponieważ w chwili, gdy ty przystosowujesz się do tych samych godzin, jak, najba jak najbardziej, jeżeli chodzi o rytmy domowe, regularność jest bardzo ważna, ale popatrz, jest. Tak, jakby na to to standardowe, najbardziej popularne okno żywieniowe, czyli 16, 8, 8, godzin jesz, a 16 godzin nie jesz, i powiedzmy, nie wiem, od 10 do 18 sobie jesz posiłki, no to wtedy Twój organizm będzie wysyłał Ci te sygnały greliny, tego głodu, jedynie od 10 godziny do 18. Zazwyczaj na przykład jesz dwa posiłki, no to tylko o 10 i 18 będzie, jak trzy, no to 10, 18 i coś pomiędzy w jakiejś tam godzinie, jak jesz, nie? Zauważam, że, tak, że to tak działa na mnie. I. W chwili, gdy właśnie będziesz takie coś robił wystarczająco długo, po kilka tygodni, nagle twój organizm się do tego zaadaptuje i nie będziesz w ogóle czuł jakiegokolwiek głodu poza tymi godzinami, co nie? Czyli na przykład przez noc do godziny 10 i od 18 wzwyż nie czujesz żadnego głodu. I myślałem wcześniej, że to dobra rzecz, no bo łatwiej im wtedy nie podjeść. Ale jasne, w pewnym sensie uważam w dalszym ciągu, że pod odchudzaniem może to być spok, ale nie do końca pod zdrowie. Ponieważ, jak się okazuje, w chwili, gdy Twój metabolizm się do tego przystosowuje, zaczyna on zwalniać. Jest on przyzwyczajony do sytuacji, w której Ty przez aż tyle godzin nie jesz. I skoro Twój metabolizm zwolni, zapotrzebowanie kaloryczne również. I co ciekawe, przez to, że nie otrzymujesz właśnie tych sygnałów głodu, przez to, że nie burczy Ci w brzuchu poza tymi godzinami, to okazuje się, że autofagia jest o wiele mniejsza. Twój metabolizm zwalnia, i automatycznie w pewnym sensie wtedy coraz ciężej ci schudnąć. Z biegiem każdych miesięcy, każdych tygodni, jaki wykonujesz ten okresowy post, myśląc, że regularność jest dla Ciebie dobra, ale okazuje się, że. Nie we wszystkich aspektach. Kiedy twój metabolizm się do tego dostosował, nie otrzymujesz tak dużo korzyści prozdrowotnych jak na samym początku. Ale nie martw się, nie jest to trudne do zmienienia. Kiedy nie czujesz głodu w godzinach postu, dobrze by było, abyś na kilka dni, bądź może nawet kilka tygodni przestał go wykonywać i jadł sobie od rana do wieczora. W moim przypadku jak próbowałem, no to rzeczywiście takie dni są dla mnie cięższe pod kątem zjedzenia tak mało jakbym chciał. Ale wiem, że w dłuższej perspektywie jest to dla mnie bardzo prozdrowotne, dlatego to wykonuję. Staram się pewnie nie robię tego tak często jak powinienem, no ale staram się te chociaż ze dwa dni w tygodniu rzeczywiście zrobić taki dzień, gdzie jem przez cały dzień od rana do wieczora. Mniej lubię takie dnie, jestem mniej produktywny, ale naprawdę warto to wykonywać. Kiedy to zrobisz, możesz tak samo jak ja zacząć się zamartwiać, że straciłeś adaptację do tego postu, nie będzie teraz tak łatwo i komfortowo i przez to będziesz głodny przez całą dobę tak naprawdę. Jednak no nie da się ukryć, właśnie to jest dobra rzecz. Podkręciłeś Twój metabolizm i podkręciłeś autofagię, zwiększając tym razem korzyści zdrowotne. No i w pewnym sensie właśnie trzeba tutaj zaznaczyć, że okresowy post, nie do końca ma być komfortowy dla ciebie. Im więcej dyskomfortu czujesz w przeciągu takiej doby, tym bardziej metabolizm się podkręca, tym więcej tej autofagi, a Ty tym samym palisz więcej tłuszczu, bezwysiłkowo w pewnym sensie. Dyskomfort zwiększa adaptację organizmu, w tym autofagię. Trzecim sposobem jest wystawianie się na gorącą temperaturę, np. w formie sauny, gorącego prysznica, czy też jakiejś gorącej wanny. Ale z tą ostatnią bym uważał, ponieważ w chwili, gdy Ty zanurzysz żądra w jakiejś gorącej temperaturze, w gorącej takiej wodzie, no to wtedy Twoje plemniki umierają i tym samym Twój testosteron idzie w dół. Sauna jest na przykład o tyle lepsza, że właśnie ta gorąca temperatura jest tam w formie takiej pary wodnej, która nie jest aż tak, wiesz, skupiona na tych jajach, tak samo jak właśnie jest, gdy się zanurzasz w gorącej temperaturze w takiej wannie. No i wtedy niezbyt dobre rzeczy się dzieją, no ale wiadomo, w dalszym ciągu to autofagię podwyższa, ponieważ sauna i inne takie wysokie temperatury zwiększają ilość białek pomocniczych w Twoim organizmie. I ogólnie autofagia oraz sauna idą ze sobą mocno łeb w łeb, idą ze sobą w parze, fajnie się ze sobą łączą. Kiedy pościsz, najlepiej udać się do takiej sauny, ponieważ otrzymujesz najwięcej korzyści pod kątem podkręcenia metabolizmu i podkręcenia autofagi Dodatkowo warto także zaznaczyć to, że zazwyczaj podczas takiej sauny również nie jesteś głodny, również grelina idzie w dół, a leptina do góry. To tak jak właśnie z innymi treningami. Czyli wychodzi na to, że ogólnie wszystkie takie prozdrowotne stresory są tym, co może Ci zwiększyć te autofagie, czyli właśnie gorąca temperatura, trening, okresowe post, redukcja. Zgaduję, że Zimne prysznice również, bo to też taki prozdrowoty stresor dla ciebie, który podwyższa twoją odporność, który na przykład przekształca komórki takie tłuszczowe, standardowe to były beżowe, dobrze mówię? Nie, takie białe, właśnie beżowe i brunatne, przez co można powiedzieć, że twój metabolizm się podkręca, robi się taki piec w twoim organizmie, który chce dosłownie wykorzystywać te wszystkie komórki, aby dać ci paliwo. Więc na pewno jest to powiązane również z autofagiem, także ogólnie różnica temperatur i gorąca i zimna temperatura, taka ekstremalna. I ostatnim czwartym sposobem jest zjedzenie low-carbowego posiłku bezpośrednio przed postem. Zjedzenie niskowęglowodanowego posiłku ogranicza przeszkody, które mogą wystąpić, aby wytworzyła się ta autofagia. Nie oznacza to, że węglowodany są właśnie złe pod autofagię, tylko chodzi w tym o to, że ze wszystkich makroskładników, a mamy trzy główne białko-tłuszcze węglowodany, to węglowodany najbardziej podwyższają poziom twojej glukozy we krwi, a okresowy post zaczyna się dopiero w chwili, kiedy twoja glukoza spadnie do zera, i wtedy organizm myśli, że jesteś na pusty żołądek i odpalają się te wszystkie prozdrowotne takie procesy, korzyści życiowe. No i właśnie, gdy ty zjesz jakiś posiłek o dużym współczynniku węglowodanów, szczególnie właśnie przed tym postem, no to zanim te korzyści zdrowotne związane z okresowym postem wystąpią, no to organizm musi się zająć absorpcją tej glukozy, czyli musi insulina podbić się do góry, absorbuje ona tę glukozę i dopiero za te kilka godzin, zazwyczaj za jakieś takie 6 godzin się rozpocznie ten okresowy post. A w chwili, gdy Ty zjesz sobie posiłek niskowęglowodanowy, a idealnie byłoby, gdybyś Ty zjadł posiłek typu zero węgli, dużo tłuszczu, i dosyć mała ilość białka. Dlaczego mała ilość białka? Dlatego, że, tak jak powiedziałem, węgle podbijają najwięcej tej glukozy, tłuszcze zdecydowanie najmniej, prawie w ogóle, a białko tak gdzieś po środku. Jak na przykład dodajesz białko czy tłuszcze do posiłku z węglowodanami, no to ta glukoza nie podbije się aż tak wysoko, ale będzie dłużej trawiona. No ale właśnie my chcemy jak najmniej podnieść tę insulinę i glukozę. Przed wykonywaniem tego postu. Dlatego idealnym rozwiązaniem byłby posiłek o, niskich, o, o niskim współczynniku białka, o, dużym, o dużej ilości tłuszczów oraz o zerowych węglach. Wtedy tylko trochę się ta insulina podbije i szybko opadnie. Przez co korzyści zdrowotne zaczynają się dużo szybciej. Więc można powiedzieć, że poszcząc przez taką samą ilość czasu, Twój organizm myśli, że pościsz dłużej. A im dłuższy post, tym więcej korzyści. Kiedy insulina jest podniesiona, to autofagia jest tłumiona. Więc jeżeli ty zjesz bardzo dużo węglowodanów w sobotę i chcesz zacząć post od niedzieli rano, no to organizm zacznie posić dopiero w chwili, kiedy spali te wszystkie węglowodany i obniży te insuliny do zera. Dopiero wtedy zaczynają się te wszystkie prozdrowotne korzyści. Z tego właśnie powodu przed rozpoczęciem takiego postu najlepiej byłoby zjeść jakiś posiłek typu low carb, typu keto, znaczy ewentualnie carnivore, z tym, że jeżeli chodzi o carnivore, no to ciężko, ponieważ no, zazwyczaj na tym carnivorze jesz takie posiłki, które mają dużo tłuszczu, no ale zazwyczaj też nie mało białka, prawda? Oczywiście właśnie to jest coś o czym mam wrażenie, że wiele osób nie wie, ale na diecie typu carnivore wcale nie, nie je się tak dużo białka, jak w normalnych dietach, tylko skupiasz się głównie na tych tłuszczach, tak samo w diecie ketogenicznej, ponieważ za dużo białka możecie za dużo tej glukozy podbijać, która możecie wybić ze stanu ketozy na przykład, no nie? No ale <laughs> dowiedziałem się swoją drogą ostatnio, że Dieta Karnivor jest też dietą ketogeniczną. Okazuje się, że wszystko, co ma dużo tłuszczów w diecie i mało węglowodanów, jest dietą ketogeniczną. W zasadzie dieta ketogeniczna powstała w cudowny sposób, ponieważ była ona stworzona po to, aby leczyć przeróżne schorzenia psychiczne. Na przykład, ostatnio słuchałem takiego gościa na podcaście u Jordana, Piter u Jordana Petersona, jak opowiadał, taki doktor ogólnie, że genezą diety kategorycznej było to, że miało on na przykład jakiegoś pacjenta, który miał schizofrenię, miał borderline'a i coś tam jeszcze i nie był w stanie w ogóle funkcjonować. Miał cały czas halucynacje, miał zaburzenia jakichś osobowości. No, był wrakiem człowieka, był na 26 różnych lekach od psychiatry i nic mu nie pomagało. I próbował je oddzielnie, i próbował je razem i nic z tego nie wychodziło. Ale lekarze zaczęli zauważać niektórzy, że... Takie problemy dzieją się właśnie głównie przez węglowodany. Przez zbyt dużą ilość tego cukru w diecie, przez zbyt wysoko podniesiony poziom cukru w przeciągu każdej doby. I gdy właśnie zaczęli wprowadzać ten pacjentowi dietę ketogeniczną, gdy on się już zaadoptował do ketonów, wszystkie objawy zniknęły, wszystkie halucynacje i tak dalej. I nawet na takich dietach ketogenicznych nowotwory znikają, które się wydają nieuleczalne, w zasadzie żona Jordana Petersona miała taki, taki nowotwór, który powiedzieli mu, że jest nieuleczalny, nikt jeszcze nie przeżył. Ona przeszła na karniwór, jadła tylko i wyłącznie, nie wiem czy ona baraninę, czy wołowina, jedną z tych, ale tylko i wyłącznie to, czyli dieta eliminacyjna, tylko jeden produkt sobie tam je, czy tam jakieś dwa, i przeszedł i ten nowotwór, jest całkowicie zdrowa. Ten, który miał być nieuleczalny, więc dlatego też choćby chuj... No, ja już nie wracam nigdy do tych węgli. Wiadomo, no pewnie się nieraz zdarzy jeść, szczególnie na gastro, albo w złym stanie psychicznym, albo w połączeniu obydwu. Ale naprawdę chcę się zaadaptować do tego karniwora i jak najdłużej na tym żyć. Chcę tak żyć do końca życia. Naprawdę lubię te te świetnie się na nie czuję. I im dłużej o tym słucham, jakie to ma korzyści zdrowotne. Tym jeszcze bardziej kocham tę dietę, naprawdę. I zauważono właśnie, że u osób, które cierpią na takie umysłowe schorzenia, typu właśnie jakieś ADHD, bordery, schizofrenia, no to te osoby funkcjonowały dobrze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy miały pusty żołądek. No a praktyka ta nie do końca mogła funkcjonować permanentnie, ponieważ no jakoś zagłodzisz wystarczająco długo, no to on umrze. No więc stworzono dietę ketogeniczną, która przez to, że tak mało podbija tej glukozy w organizmie, w pewnym sensie imituje ten okresowy post, tak jakbyś cały czas był w fazie postu. No, może nie cały, no ale przez zdecydowaną większość doby. I nagle wszyscy zaczęli czuć się świetnie. Ich choroby zaczynały dosłownie się same, samoistnie leczyć. Ale. No, idealnie, właśnie, było by pod koniec dnia zjeść jakiś taki keto posiłek, albo właśnie taki carniwot czy low card. Po prostu, żeby było nisko, mało tych węgli, żeby szybko ta glukoza opadła i żebyś ten post szybko zaczął. I dochodząc do konkluzji, właśnie dlatego z tych wszystkich powodów, które teraz ci podałem. Ostatnio doszło do mnie, dlaczego wcale nie warto aż tak skupiać się tylko i wyłącznie na wykonywaniu postów w tych samych godzinach, ponieważ wtedy metabolizm zwalnia, a ty otrzymujesz dużo mniej energii przez to, że organizm się do tego zaadaptował, więc autofagia jest mniejsza. Powtarzam się, wiem. Prawda jest taka, że najlepiej byłoby pościć 2-3 dni w tygodniu, ponieważ masz wtedy w dalszym ciągu okresy podniesionej insuliny, podniesionego mTOR, który na przykład sprzyja naprawie czy przemieszczaniu się komórek, a jednocześnie masz wtedy również okresy stu Stumionego poziomu insuliny, stumionego poziomu mTOR i wyższego poziomu autofagi, która daje ci energię i daje ci również spalanie różnych kalorii, nie? Więc jest to mega rozsądne podejście. I spróbuję rzeczywiście to wykonywać w ten sposób. Czy dam radę? No nie wiem. Ale, ale wiesz, chodzi o to, że dzięki temu, że otrzymujesz korzyści z obu światów, można powiedzieć, że to jest taki balans, to jest takie yin-yang. To jest takie właśnie przeciąganie liny w te, w te. Balansujesz to yin-yang pochodzącej po pierwsze z wzrostu, z insuliny, z węglowodanów, a jednocześnie z odmładzania i ponownego wprowadzania do obiegu prozdrowotnych rzeczy. A otrzymujesz to właśnie dzięki mTOR, dzięki wzrostowi, dzięki autofagi. No i dzięki okresowemu postowi. A więc, aby podsumować ten film. Ćwicz będąc głodnym, a jednocześnie wtedy nie będziesz głodny, tak jak mówiłem. Wykonuj przerwy od postu. Wystawiaj się na wysoką temperaturę podczas pustego żołądka. No i jedz niskowęglowodanowy posiłek przed wykonywaniem tego postu. Jeżeli chciałbyś zapoznać się z ofertą mojego kursu, jak odnaleźć szczęście, masz wszystko w opisie poniżej. Ucz się, wykorzystuj to i czerp z tego radość. Na razie.